Co robicie w trakcie trwania obozu harcerskiego? To jedno z najczęściej otrzymywanych przez nas pytań. Zobaczcie sami, co tam się dzieje. Zaczniemy od zaprawy porannej, a dalej już wszystkiego się dowiecie. Hi, witam Was już kolejnego dnia i dzisiaj pokażemy Wam, jak wygląda nasza codzienna zaprawa poranna. No, a ten, jak się udało? A czekaj, stał się swój tak. Zrobił jeden krok, do niego nie zrobił drugi krok i ten marsz, bo oni mają taki wielki ten podobóz, no nie, że 3 metry dalej. No i wtedy dopiero zaczął go gonić, nie? Ale mamy długo wyczekiwaną harcerską akademię umiejętności, na której nasi harcerze poznają różne techniki harcerskie. Jak? Jezu, nie da się tak wolno. I teraz... Nie da się tak wolno. Macieju, daj ten swój możliwe. A ja sobie robię tak. Nie, to będzie tak. Patrzcie, zrobiłam sznur. Sznur? No. Węzeł. Super. Yeah. A ty? Ja też, kurczę. Pokaż, pokaż. No, tylko czekajcie. Bo tylko coś tam. O, już prawie. O, proszę bardzo, beczka. Genialnie. Dalej tego. A macie kartę, którą oddałam wam? Tak, nie wiem, na pewno. Tak, to zobaczcie, gdzie tam jest. I ja widzicie? Nauczyłam się robić to. Dobra, idź. Tak. Ej, tak? Czekaj, ale Jezabela już próbowała szukać jagód, ale nie ma ich praktycznie, więc mamy gotowy. Ale jak robimy jakby swój dżem, no to zbieracie tylko jagódki, zmieniacie i dodajecie sobie cukier, jest pyszniutkie. Jak się idzie na wejście 13, to tam w sumie jagody. No, ale szukali i strasznie długo mi to zeszło i nie było tych jagód. No dobra, no i w sumie to robimy wszystko na oko. Jedna osoba może sobie sypać tutaj wszystko, a druga będzie musiała i wybrała jedne wody. I to musi być takie gęstsze niż jak na naleśniki. No jeszcze. Więc to zaraz spadnie. No dlatego ci już trzymam. O Jezu, jaki duży. Możecie spróbować? Może... Uwaga na włosy. No szkoda, że nie. Ej, chcesz może to tam trochę... Możemy mieć większe kawałki, każdy brzydki taki mały. One zawsze były takie pyszne z jagodami, że nie mogłam wytrzymać. Takie były dobre. Szkoda, nie ma jagód. Jeszcze były bez oleju i były takie przypieczone tylko. Przytrzymam cię. Czuję tą łyżkę taką dużą, czystą. Była taka kiedyś. I jak smakuje wam? No, troszkę jak rasupy. A inaczej. Czuwaj, dzisiejszy dzień z tobą spędzamy w Trójmieście i dzisiaj wybraliśmy się do zoo. Jak to zawołać? Misiu! No wołaj! Misiu! Chodź, misiu! Jestem słodka, chodź. Oni nie umieją skakać. Słodka.
To mąż, żona, a to jego dzieci. Zgadzacie się z tym? Tak. Tutaj przedstawiam wam małpy, nie mam pojęcia jak się nazywają, bo nie ma tu żadnej kartki. Ale są przysłodkie i przed chwilą jedna była tutaj, tak jak ja. Lutung, małpy lutung. Przezabawne dziewczyny są. Prześmieszne. Żartownisie tak zwane. To zdjęcie zostało mi zrobione w 2012 roku i przywieźliśmy tutaj rok później, ale to długa historia była, ale no, pozowałam wtedy. Zobaczcie teraz, jakie spotkaliśmy nasze cudowne przyjaciółki. Jak słyszycie bądź nie, są one dość głośne, akurat nie teraz przestały rozmawiać, ponieważ bardzo się cieszą, gdy nas widzą. Proszę Państwa, tutaj mamy ptaki. Proszę Państwa, tutaj mamy ptaki. Dzień dobry. Jesteśmy. Jesteśmy właśnie w ogrodzie zoologicznym, w gdańskim ogrodzie zoologicznym i mamy 2 godziny na zwiedzanie. No i w sumie 50 osób sobie chodzi po całym ogrodzie i zwiedza. Jest tutaj mnóstwo zwierząt. My sobie podziwiamy te zwierzęta. No trochę jest tak, że te zwierzęta są takie trochę biedne i to tak wszyscy stwierdzamy. Ale generalnie poznajemy życie zwierząt, znaczy życie takie za krat, tak? Co ty myślisz, Oliwka? Dla mnie jest tutaj bardzo słodko i przyjemnie. O, pokaż i teraz te takie bardzo schody. Wszystkich tutaj zapraszam. Tak? Tak, te kochody. Idziemy właśnie sobie przez zoo i oglądaliśmy już bardzo dużo zwierząt, ale idziemy powoli, zbieramy się już na miejsce zbiórki, ponieważ mamy dzisiaj jeszcze inne atrakcje. I teraz idziemy, a zobaczycie, gdzie idziemy.
właśnie pierwszy dzień na naszym obozie w Błotach Karwińskich. I nareszcie idziemy na powitanie morza, więc chodźcie razem ze mną. Godzinę prawie 24 i właśnie wybieramy się na grę nocną dla harcerzy starszych dotyczącą pierwszej pomocy. Dlatego bądźcie razem z nami, bo na pewno będą ciekawe zadania. Znajdujemy się już na ostatnim punkcie, na którym są wszystkie patrole i każdy patrol ma za zadanie teraz w tym oto ognisku zagotować wodę, aby ogrzać swojego poszkodowanego. Dobra, obojętnie.